przyjaciół Jarosław Gała, Leszek Matysiak, Hans Nielsen. Kolejny występ Hansa Nielsena. Powinny być następne 3 punkty. Miejmy nadzieję, że Gała nie będzie o wiele gorszy. Zdobędzie następne 2 punkty. Jest szansa zdobycia 5 punktów od startu po zewnętrznej. Hans Nielsen. Na drugim miejscu Jarosław Gała. Leszek Matysiak i Arkadiusz Jurasik na 4. pozycji. Macie Państwo możliwość obejrzenia perfekcyjnej jazdy Hansa Nielsena. Hans Nielsen przed Jarosławem Gałą. Daleko, daleko z tyłu przeciwnicy. I 5-1. A tak cieszył się Hans Nielsen z kolejnych 3 punktów. Bieg 6. Krzysztof Bas, Zenon Kasprzak, Maciej Fabiszak, Krzysztof Okupski. I prowadzi Zenon Kasprzak. Zenon Kasprzak przed Krzysztofem Okupskim. Krzysztofem Basem i Maciejem Fabiszakiem. Kolejne zwycięstwo 5-1 w biegu 6, w biegu 7, w biegu młodzieżowców. Zobaczyliśmy. Mirosław Bas, Rafał Dobrucki, Rafał Chiński i Robert Gwara. I najszybsza na starcie maszyna Rafała Dobruckiego. Tu jakby młodzi zawodnicy Śląska toczyli między sobą bój o drugie miejsce. Rafał Dobrucki pierwszy, Mirosław Bas na drugim miejscu, na trzecim Rafał Chiński, na czwartym Robercik Gwara. Tu Państwo widzicie różnicę pomiędzy tymi zawodnikami a Rafałem Dobruckim. I Rafał Dobrucki przed Mirosławem Basem, Rafałem Chińskim i Robertem Gwarą. 3-3 w 7 biegu młodzieżowców. Stan meczu 29-13. I bieg 8. W biegu 8 zobaczyliśmy
Jana Krzystyniaka, Macieja Fabiszaka, Zenona Kasprzaka i Zbigniewa Jurasika. Doświadczona para Pilat już na prowadzeniu. Krzystyniak przed Kasprzakiem. I tu pech sportowy Zenona Kasprzaka. Defekt motocykla. Duża przewaga Jana Krzystyniaka. Spokojna jazda, ogląda się jeszcze, gdzie są przeciwnicy. Zgodnie z przewidywaniami mecz pod dyktando polonistów. Zawodnikom Śląska nie udało się wygrać jeszcze ani jednego biegu. Jan Krzystyniak, Maciej Fabiszak, Zbigniew Jurasik 3-3 i stan meczu 32-16. I bieg dziewiąty. W biegu dziewiątym zobaczyliśmy Okupskiego, Bielicę, Gałę i Krzysztofa Basa. Mówiąc przed chwilą o tym, że zawodnikom ze Śląska nie udało się wygrać jeszcze ani jednego biegu, miałem na myśli wygraną punktową. A tutaj już widzicie Państwo na czele Krzysztof Okupski. Wspaniała walka Jarka Gały. Już ma przeciwników za plecami. Na trzecim miejscu Bielica, na czwartym Krzysztof Bas. Po meczu trener Śląska Paweł Waloszek bardzo chwalił zespół Piły. Nie był wcale zdziwiony tak wysoką wygraną polonistów. I Krzysztof Okupski przed Jarosławem Gałą, Antonim Bielicą i Krzysztofem Basem. 5-1 w biegu dziewiątym i 37-17 po 9 biegach. I bieg dziesiąty. W biegu dziesiątym zobaczyliśmy Matysiaka, Gwarę, Mirosława Basa i Jana Krzystyniaka. Gwara w niebieskim kasku, Krzystyniak w czerwonym na zewnętrznym torze. Bieg bardzo ciekawy. Ostra rywalizacja pomiędzy Krzystyniakiem i Matysiakiem oraz Gwarą i Basem. Gwara próbuje zdobyć swój pierwszy punkt w spotkaniu. Tu Jan Krzystyniak już odjechał na bezpieczną chyba odległość. Chociaż jeszcze Matysiak próbuje. Do miłego gestu doszło przed spotkaniem. Robert Gwara dostał nowiutką jawę od swojego sponsora firmy Dryfex. I na pierwszym miejscu Jan Krzystyniak, na drugim Leszek Matysiak, na trzecim Mirosław Bas, niestety bez punktu Robercik Gwara. 3-3 w tym biegu, stan meczu 40-20.
Rafał Chiński, Hans Nielsen, Antoni Bielica i Rafał Dobrucki. Hans Nielsen w czerwonym kasku, Dobrucki w niebieskim, Chiński w białym na torze wewnętrznym, Bielica w kasku żółtym na torze trzecim. I profesor z Oxfordu po wewnętrznej. Już na pierwszym miejscu ostra walka o drugą pozycję pomiędzy zawodnikami Świętochłowic i Rafałem Dobruckim. I jeszcze jeden atak Rafała. I tu błąd młodego zawodnika ze Świętochłowic, Antoniego Bielicy. Hans Nielsen, Rafał Dobrucki, Antoni Bielica i Rafał Chiński. Kolejne wygrane. Pojedynek 5-1. Tu dziękujący sobie za jazdę Nielsen i Dobrucki. Stan meczu 45-21. Cieszący się Rafał Dobrucki rzeczywiście pokazał, co potrafi w tym biegu. Ten pan w czapeczce tyłem do państwa to Zdzisław Dobrucki. I bieg 12. Zenon Kasprzak, Zbigniew Jurasik, Krzysztof Okupski, Leszek Matysiak. W kasku niebieskim Zenon Kasprzak na torze wewnętrznym, Krzysztof Okupski z toru trzeciego, Jurasik z toru drugiego w kasku białym i w kasku żółtym Matysiak. Bardzo ładna jazda parą naszej dwójki. Krzysztof Okupski przed Zenonem Kasprzakiem w tej chwili. I już zawodnicy nabierają odległości pomiędzy sobą. O ile nic się nie stanie, powinni w tej kolejności dojechać. Okupski, Krzystyniak, przepraszam, Kasprzak, Jurasik i Matysiak. I tak jest. Krzysztof Okupski 3 punkty, Zenon Kasprzak 2 punkty. Zbigniew Jurasik 1 punkt i bez punktu Leszek Matysiak. Stan meczu 50-22 po kolejnym wygranym 5-1 biegu po biegu 12. Po 12 państwa pójdźmy na stadion do Tarni. Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać. Tomasz Golob. Publiczność entuzjastycznie przywitała najlepszego polskiego żużlowca, który jadąc z Gorzowa wstąpił zobaczyć swoich kolegów w Pile. A w biegu 13 zobaczyliśmy Krzysztofa Jarosława Gałę, Krzysztofa Basa, Hansa Nielsena i Macieja Fabiszaka. Hans Nielsen w czerwonym kasku, Jarosław Gała w niebieskim na torze wewnętrznym, Krzysztof Bas w kasku białym i Maciej Fabiszak na torze zewnętrznym w kasku żółtym.
tym momencie mogli się Państwo zauważyć, jak szybko maszynę ma Hans Nielsen. Niemalże bratobójcza walka na pierwszym łuku pomiędzy Nielsenem i Gałą. Ale jak to się zwykło mówić, Hans Nielsen po prostu dodał gazu i już jest na pierwszym miejscu. Jarosław Gała na drugim. Na trzecim Krzysztof Bas. I na czwartym Maciej Fabisza. I Hans Nielsen na jednym kole kończy swój kolejny występ. Jarosław Gała na drugim miejscu, na trzecim miejscu. Krzysztof Bas na czwartym miejscu, Maciej Fabiszak. 5-1, kolejne 5-1 w tym meczu dla polonistów. Stan meczu 55-23. I bieg 14. W biegu 14 zobaczyliśmy Krzysztofa Basa, Jarosława Gałę, Macieja Fabiszaka i Krzysztofa Okupskiego. I ponownie bardzo dobry start naszych zawodników. Sportowy pech Jarosława Gały. Defekt motocykla wykluczył go z dalszej walki. I na prowadzeniu Krzysztof Okupski przed Fabiszakiem i Krzysztofem Basem. Z pewnych właściwie 5 punktów zrobiło się nagle punktów 3. Bieg remisowy 3-3, uprzedzając trochę fakty. Stan meczu 58-26. Spokojnie do mety zmierzający Krzysztof Okupski przed Maciejem Fabiszakiem i Krzysztofem Basem. A to zdenerwowany Jarosław Gała. I bieg 15, zwany biegiem asów. Do tego biegu trenerzy wystawili Nielsena i Krzystyniaka z Polonii oraz Matysiaka i Bielicę ze Śląska. Jan Krzystyniak na torze wewnętrzny w kasku czerwonym, Hans Nielsen na torze trzecim, na torze drugim Antoni Bielica i na torze czwartym Matysiak. Hans Nielsen ma ponownie możliwość zdobycia 15 punktów. I chyba tej szansy nie straci. Hans Nielsen przed Janem Krzystyniakiem. W tej chwili na trzecią pozycję wysunął się Bielica. Przepraszam, Matysiak. Bielica zamyka stawkę.
spokojnie widowiskowo jadący Hans Nielsen. Na drugim miejscu Jan Krzystyniak. I tak jest, Hans Nielsen przed Janem Krzystyniakiem, przed Matysiakiem i niestety Antoni Bielica, defekt motocykla, kolejne wygrane, bieg 5 do 1, stan meczu 63 do 27 i po tym meczu Polonia Piła objęła prowadzenie w tabeli grupy drugiej ligi.